Szczęść Boże, nazywam się Magdalena Jóźwik, jestem doktorem teologii dogmatycznej i wykładowcą w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej. Gorąco Państwa zapraszam do nowych projektów przygotowanych przez nasze Centrum Formacji. Pierwszy z nich, mam nadzieję, znana już Państwu Szkoła Katechetów Parafialnych. Jej piąta edycja rozpoczyna się już 19 lutego. Szkoła przeznaczona jest dla wszystkich, którzy szukają pogłębienia bądź zrozumienia swojej wiedzy o wierze. Zajęcia odbywają się w piątkowe wieczory oraz w soboty. Szkoła trwa 2 lata. Cześć Boże, ksiądz Roman Buchta, jestem moderatorem Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej. Od kilku lat pełnię także obowiązki dyrektora Wydziału Katechetycznego w Katowicach. W minionym roku dziękowaliśmy Panu Bogu i obchodziliśmy 30. rocznicę nauczania religii w szkołach, tego pamiętnego powrotu do szkoły. Jest za co dziękować, ale jest także o czym myśleć. Proszę Państwa, obecność nauczania religii w szkołach w żaden sposób nie zwalnia nas od obowiązku ożywiania, moderowania katechezy parafialnej. Dlaczego? Bo Kościół żyje w parafiach, a dokładnie Kościół żyje w chrześcijańskich rodzinach. I to właśnie chrześcijańscy rodzice są pierwszymi wychowawcami, katechetami wobec swoich dzieci. Bardzo mocno przypomina nam o tym nauczanie Kościoła. To było także intencją drugiego synodu archidiecezji katowickiej, kiedy postanowiono powołać Szkołę Katechetów Parafialnych. Z prawdziwą przyjemnością chciałem więc zaprosić wszystkich Państwa do udziału w kolejnej, piątej już edycji Szkoły Katechetów Parafialnych. Gorąco wierzę, ufam, że może to stać się okazją do osobistego rozwoju w wierze, ale przede wszystkim daje możliwość doświadczenia wspólnoty żywego Kościoła. A o to w tym wszystkim najbardziej chodzi. Raz jeszcze serdecznie zapraszam i pięknie pozdrawiam. Szczęść Boże! Druga nasza propozycja to Studium Katolickiej Nauki Społecznej. To cykl 10 dwugodzinnych spotkań, w czasie których będziemy patrzeć na współczesne problemy z perspektywy katolickiej nauki społecznej. Zajęcia odbywać się będą we wtorkowe wieczory w wybranych terminach. I wreszcie trzecia nasza propozycja to ekumenizm dla każdego, czyli cykl 10 dwugodzinnych spotkań, w czasie których będziemy poznawać różne odłamy chrześcijaństwa, a także przyglądać się ich wzajemnym relacjom. Zajęcia odbywać się będą w czwartkowe wieczory. Czemu warto wziąć udział w spotkaniach ekumenizm dla każdego? Jestem przekonany, że wielu z nas już odkryło, że w swoim życiu warto podążać za wolą Bożą. Z tego rodzi się pokój serca, poczucie pewności, że jestem na swoim miejscu. A przecież wiemy, że Jezus pragnie jedności swoich wyznawców. Ale jak to często bywa, spełnieniem woli Bożej związana jest pewna wartość dodana. Otóż gdy dążymy do jedności, gdy poznajemy chrześcijan innych denominacji, możemy się od nich wiele nauczyć. I ktoś mógłby powiedzieć, czego możemy od nich się tak naprawdę nauczyć. Przecież pełnia środków zbawczych, jak wierzymy, jest w naszym Kościele. Tak, to prawda. Tak wierzymy. Pełnia środków zbawczych jest u nas. Ale czy w pełni odkryliśmy ten potencjał, który jest w dostępnych dla nas środkach zbawczych? Myślę, że w tej kwestii wiele możemy się nauczyć od chrześcijan innych denominacji. A te spotkania mogą kojarzyć się z rysowaniem drzewa genealogicznego. Rozrysowujemy poprzednie pokolenia i raptem odkrywamy, że mamy kuzyna w Nowej Zelandii, o którym nigdy nie słyszeliśmy. Albo przypominamy sobie, że mamy wujka w Kanadzie. Serdecznie zapraszam do wspólnego odkrywania całej, szerokiej rodziny chrześcijańskiej. Gorąco Państwa zapraszam do zapoznania się z naszymi propozycjami. Szczegółowy plan oraz zapisy przez stronę www.centrum.katowice.pl. Zapraszamy!